Witam Was tutaj, cześć i czemu znasz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, a znajdujemy się nad przystankiem, nawet stacją kolejową WKD, czyli Podkowa Leśna Główna. Tutaj się znajduje oczywiście w Podkowie Leśnej. Są tutaj dwa perony, dwie krawędzie peronowe, jest również kasa biletowa, co jest rzadkością na przystankach i stacjach kolejowych WKD-ki. Dosyć duża część pociągów tutaj kończy swój bieg aktualnie, lecz w przyszłości będą mogły dojeżdżać po nowym drugim torze do Grodziska Mazowieckiego, który właśnie się rozpoczyna z budową. Tak to wyglądają tutaj te tory odstawcze, trochę parkingu, aby można było wszystko pomieścić. No i może jeszcze trochę o tym samym przystanku, jak to mniej więcej wygląda. Takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że w 2018 roku obsługiwał on średnio 3-4 tysiące pasażerów na dobę, czyli naprawdę całkiem nieźle bym powiedział. Tutaj dosyć duża zmiana faktycznie będzie, jeżeli wybuduje się już ten drugi tor do Grodziska Mazowieckiego, bo tam średnio pociągi jeżdżą najczęściej maksymalnie co 15 minut, ale jednak zdecydowanie częściej jest to 60 minut. Z kolei do Milanówek Grudów, które tutaj też jest jedną z odnóg WKD-ki, pociągi jeżdżą w godzinach szczytu co 30 minut, ale jednak zazwyczaj co 60. Jak wygląda ten przystanek, który przed chwilą minęliśmy? No jest oczywiście kasa biletowa, poczekalnia, trochę sklepików. Stacja składa się z dwóch peronów bocznych leżących naprzeciwko siebie. Każdy peron posiada jedną krawędź peronową oraz jest również biletomat. Ale w dzisiejszym materiale lecimy do właśnie Milanówka Grudów, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, jak ten odcinek się tutaj prezentuje i co tutaj się zmieni na przestrzeni najbliższego czasu, bo tutaj, gdzie teraz lecimy, mniej więcej nic się nie zmieni. Trochę to będą oczywiście poprawione, wyremontowane, postanowione na nowo, chociaż widzimy tutaj o wiele lepiej, że jeden już miał jakieś tam wstępne prace tutaj remontowe na przestrzeni ostatnich lat. Chodzi oczywiście o ten tor do Milanówka, bo tory do Milanówka tutaj nie zmieni się zbyt dużo, ale będą zamknięte na jakiś okres czasu, nie pamiętam dokładnie ile miesięcy, ale to nie będzie dosyć długi okres czasu, głównie na zmiany tutaj torowe właśnie w Podkowie Leśnej i Zachodniej, gdzie perony trochę się tutaj zmienią w ich lekko lokalizację, ale w głównej mierze pociągi będą kursować mniej więcej tak jak to teraz. Co nie zmienia faktu, że to też jest dosyć ciekawy przystanek kolejowy, że tak powiem, no bo stąd możemy pojechać z obydwu peronów do Warszawy Śródmieścia i obydwa perony są dwukierunkowe. Nie jest to czymś normalnym oczywiście, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Ten przystanek obsługiwał w 2017 roku średnio 100-149 pasażerów na dobę, czyli jak widać o wiele mniej niż poprzedni, ale jest to jednak ważne miejsce, gdzie pasażerowie mogą dojeżdżać dalej. Też tutaj znacznie mniej pasażerów może jeździć dlatego tymi pociągami, ponieważ, no jakby nie powiedzieć, tutaj nie dojeżdża już każdy. Większość kończy właśnie w Podkowie Leśnej Głównej, a tutaj dojeżdżałem tylko już co po niektóre niedobitki w postaci pociągów jadących na te poszczególne krańce. No i jedziemy, lecimy raczej, widzimy jak to wygląda ta trasa. Przed nami jeszcze dwa przystanki kolejowe na tej trasie. No i jak widzicie, dosyć ładne rejony w drzewkach, w lesie, tutaj można się przemieszczać. Wszystko się łączy w jedną ładną całość. Nie będę ukrywać, dosyć ładne krajobrazy i dosyć nieza miejscówka do mieszkania, biorąc pod uwagę, że stąd mniej więcej w niecałą godzinę, no nawet 40 minut w porywach, można dojechać, nie wiem, no, przeleciałem z tymi 40 minutami, ale naprawdę w niecałą godzinę można dojechać do centrum Warszawy, co jest według mnie całkiem niezłym wynikiem. Tutaj też od razu zaznaczam, że tutaj nie będzie budowanego drugiego toru i raczej wątpię, żeby to kiedykolwiek się stało, jak i również z dobudową brakującego już odciętego odcinka w ostatnim czasie. Tak jak mówiłem, tutaj pociągi jeżdżą średnio co godzinę lub jeszcze rzadziej, w zależności od tego, na co trafimy. Oczywiście chodzi mi o na jaki dzień. A już przed nami kolejny przystanek kolejowy. Taki zupełnie mały, bardzo mały, ale ma oczywiście swój własny biletomat. Polesie, tak się nazywa to oto miejsce. Co my tu możemy powiedzieć? Ma jeden peron, jedną krawędź peronową. Został otwarty w 1936 roku, czyli jeszcze przed wojną. Znajduje się oczywiście w Milanówku.
Nie ma kasy, tak jak mówiłem, jest tylko i wyłącznie biletomat. Pociągi jeżdżą średnio co 30 minut w godzinach szczytu lub 60, a pasażerowie tutaj to od 50 do prawie 100 pasażerów na dobę. W 2017 roku przynajmniej tak to wyglądało. Jest oczywiście tutaj również blaszana wiata przystankowa z ławką oraz z nazwą stacji, informacjami, jaki jest rozkład przejazdów pociągu, kosze na śmieci, rozkład pociągu, właśnie jak mówiłem, i oczywiście latarnie, tak żeby wszystko mogło się tutaj łączyć. Są tu również przejazdy kolejowe i przejścia kolejowe, jednakże one nie są w większości tutaj zabezpieczone żadnymi rogatkami czy też szlabanami, tylko i wyłącznie widzimy, że coś tutaj się mniej więcej znajduje, jakiś przejazd kolejowy, ale też tutaj pociągi jeżdżą na tyle rzadko, że raczej nie jest to tutaj niezbędne, chociaż według mnie przydałoby się wszelkich tego typu miejscach, żeby było jeszcze bezpieczniej. Lecimy tutaj dalej, jak widzicie już zakręcamy, bo dolatujemy powoli do ostatniego przystanku na tej trasie. Nie było tak to oczywiście zawsze. Kiedyś pociągi jeździły dalej niż do Milanówka Grudów. Nie bez powodu ta linia wygląda, jakby chciała dojechać do PKP. Bo tak kiedyś to oczywiście było, ale o tym powiem już za samą chwilę. Bo najpierw przelećmy się jeszcze chwilę w ładnym i oto krajobrazie Milanówka. Jak to tutaj wszystko wygląda? No, powiem wam tak. Szczerze powiedziawszy, to są jedne z najciekawszych tras kolejowych, jakie możemy znaleźć na Mazowszu. Biorąc pod uwagę, że tory jadą właściwie wśród domków, obok ulicy. I gdyby to była linia tramwajowa, nigdy byś nie zdziwił. A to jest linia kolejowa. To sobie po prostu tędy jedzie, jak nigdy, nigdy nic. Pośrodku wszystkich domów. Tak naprawdę, co jak co, dla mnie to dosyć duża jest już coś, czego normalnie bym nie zobaczył. Milanówek Grudów, takie to też bardzo wygląda. Ten przystanek kolejowy i to jest bardzo ciekawe właśnie, że mówię, że to jest przystanek kolejowy, ponieważ no jest tutaj jeden peron, jedna krawędź peronowa, więc to nie jest stacja. Nie ma też tutaj oczywiście kasy biletowej, jest tylko i wyłącznie biletomat i został również otwarty w 1936 roku. Przystanek kolei dojazdowej położony przy ulicy Królewskiej i Grudowskiej, w Milanówku oczywiście. Taki oto on tutaj wygląda, ale lecimy sobie dalej, bo tak jak wam przed chwilą powiedziałem, pokażę wam, że kiedyś trochę dalej ta trasa jechała. I zwróćcie uwagę, że tutaj teraz taka ścieżka dobra się pojawiła, która przecina, skręca jak nigdy, nigdy nic pomiędzy wszystkimi domkami i wzbija się w kolejną, dosyć też szeroką, nietypowo, ulicę. I oczywiście to jest ślad po dawnej trasie wukatki, która tutaj jechała. Została to oczywiście ta trasa zlikwidowana, ale na tej trasie były jeszcze właśnie dwa przystanki kolejowe. Milanówek Graniczna oraz Milanówek Prosta. Linia kończyła się na stacji Milanówek EKD, położona obok dworca PKP. Odcinek Milanówek Graniczna, Milanówek EKD zlikwidowano w 1972 roku, a odcinek Milanówek Grudów, Milanówek Graniczna w 1995 roku, czyli to nie jest naprawdę jakoś strasznie dawno temu. Wręcz bym powiedział, że niektórzy z nas mogli jeszcze pamiętać, jak to wszystko wyglądało. Tu przed chwilą mieliście panoramę wieżowców Warszawy, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej, gdzie my się znajdujemy i że naprawdę jesteśmy trochę dalej. Ale może trochę więcej o samej tutaj stacji Milanówek Grudów, który tutaj cały czas jest i miejmy nadzieję, że ten odcinek nie zostanie zlikwidowany. Oczywiście nie korzysta z tego przystanku dużo osób, bo to jest średnio na dobę w 2017 roku od 200 do 300 pasażerów, ale ponieważ tutaj w najbliższym czasie właśnie będą utrudnienia w kursowaniu pociągu, będą prace torowe prowadzone przy Podkowie Leśnej Zachodniej, to tutaj będzie dojeżdżać głównie komunikacje zastępcze autobusowe, ale będzie to utrzymane i nawet z tego co słyszałem będzie jeździć ten autobus trochę częściej niż sama wukatka, no bo oczywiście pojemność też jest autobusów trochę mniejsza, ale spokojnie, tutaj jak zawsze WKD jest całkowicie niezawodne i będzie całkowicie to wszystko zachowane. Ale szczerze powiedziawszy, ja akurat jestem zawsze przeciwny jakiejkolwiek likwidacji tras kolejowych, zwłaszcza jak tutaj właśnie jeszcze w 95 to zostało zlikwidowane na ostatniej części. Ale jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich ciekawostek historycznych o wukatce, EKD, jak to wszystko wcześniej wyglądało, to oczywiście tutaj zapraszam was na do Grodziska Mazowieckiego, gdzie jest Izba Tradycji wukatki i możecie tam wszystkiego się dowiedzieć. Z tego co pamiętam, w środę i niedzielę można przychodzić, umówić się, wejść za skromną, symboliczną kwotę do tego, że jakże ciekawego miejsca. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie z WKD już przystępujemy.
Ale spokojnie. Jeszcze trochę filmów z układki będzie, bo będę pokazywać wam, jak idzie budowa drugiego toru, czy może się zapuszczę trochę z historią układki, bo może was to interesuje. Jeśli tak, to napiszcie to w komentarzach. Do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach. Na moim kanale. Jutro w mniejsza z tym. Cześć!